Mili braterstwo, w przeciwieństwie do wszystkich braci, którzy tutaj występowali dzisiaj przede mną, ja nie będę was nauczał praw biblijnych, ale tak jak Bratusza wspomniał, chcę was zaprosić na taką wirtualną wycieczkę. Teraz wszystko jest wirtualne w tych czasach, aż jak pomyślę, że rok temu niecały w zasadzie można było swobodnie jeszcze podróżować i mieszkać w hotelach, a teraz to tak się świat pozmienił, to tym bardziej jest to zaskakujące. Chciałbym pokazać wam kilka miejsc, które bezpośrednio wiążą się z działalnością brata Russella i potem braci, którzy kontynuowali jego pracę. Ja spróbuję. Czy wy widzicie to, co bym chciał, żebyście widzieli, Tomku? Widać, tak, widać już pierwszy slajd. To znaczy, że się udało. Naszą opowieść, czy tą wirtualną wycieczkę zaczniemy od, można powiedzieć, końca, bo od cmentarza, na którym został pochowany pastor Russell. Miejsce, które gdzieś tam się kręciliśmy po okolicy, no trudno było nie zobaczyć i nie chcieć odwiedzić go. Można powiedzieć, że od końca tej historii, no bo bowiem tutaj został pochowany brat Russell. Jak widzicie, na szczęście jego nagrobek nie wyróżnia się specjalnie spośród wszystkich, które go otaczają, co świadczy o tym, że już za czasów brata Russella bracia pożegnali go w sposób godny, ale bez jakiegoś nadmiernego uwielbienia i czci. I jakby w takiej samej tonacji, w takim samym duchu my czasami powracamy do wspomnień o jego pracy, o jego postawie. Tak w takim duchu, o jakim pisze apostoł Paweł, pisząc do Żydów, aby pamiętać o swoich przewodnikach, którzy głosili Słowo Boże i patrzeć na koniec ich życia, naśladując ich wiarę. I to jakby naśladownictwo w tym obszarze, w którym oni byli naśladowcami Chrystusa, dla nas też może być wzorem i przykładem, ich gorliwość, ich praca, zaangażowanie. Jakby oceniając pracę, do której Bóg ich powołał. Sam nagrobek brata Russella, no, wyróżnia się głównie fotografiami, które są umieszczone na nim. Nie wiem, czy to jest pierwotne od samego początku, czy późniejsze. Ale coś mam problem, żeby przewijać te zdjęcia. Z tyłu jest fotografia, którą większość z nas dobrze zna, bo często ona gdzieś się przewija, pastora Russella z Biblią w ręku. A tam na drugim planie widać pomnik, który przez niektórych jest utożsamiany czy mylony z grobowcem brata Russella. Jak widać, sam nagrobek jest skromny i jakby stoi obok. Natomiast ta piramida, ten pomnik powstał 2 albo 3 lata po śmierci pastora Russella i prawdopodobnie, sądząc po symbolice, jaką zastosowano, jeszcze w tym czasie, w którym w towarzystwie nauki brata Russella odnośnie Wielkiej Piramidy jako Biblii w kamieniu nie były odrzucone. I no, ponieważ ta część tego cmentarza była wykupiona prawdopodobnie i był zamiar, żeby tutaj chować braci z tak zwanej rodziny Betel, to postawiono również taki pomnik w kształcie piramidy nawiązujący do nauk brata Russella. I te biblijne karty, takie kamienne, które są na każdej ze stron, prawdopodobnie miały być wypełniane nazwiskami braci i sióstr, które gdzieś tutaj na tej parceli mieli być chowani. Zastosowana symbolika, no dobrze nam znana, krzyż w koronie i wieńcu. I na każdej ze stron, oprócz tych kart kamiennej Biblii, są takie tabliczki. Ta nawiązuje do śmierci z Chrystusem. Tutaj po tej stronie na kolejnej jest nazwa własna towarzystwa.
Jeszcze inna mówi o zmartwychwstaniu z Chrystusem. I na ostatnim, czwartym boku jest skrót od Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii. I ta piramida, ten pomnik i nagrobek są w takiej stosunkowo niewielkiej odległości, stąd też pewnie wielu myli ten pomnik z samym nagrobkiem. Jak widać, ten plan z chowaniem tutaj braci z rodziny Betel chyba nie do końca się powiódł i sprawdził, bowiem te karty biblijne, te kamienne karty w większości są puste. Na jednej z nich jest wpisany tutaj pastor Russell i wiek, w którym zmarł, natomiast w większości są one puste i nie znalazły wypełnienia. Jak my tu byliśmy, to pogoda była taka, jak dzisiaj we Wrocławiu, padał śnieg, więc to dodawało takiego uroku i w sumie dość klimatu temu miejscu. Choć sam cmentarz jest dość różny w porównaniu do tych, których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, bowiem zupełnie nieogrodzony, taki ogólnodostępny, bezpośrednio przy drodze, i zdecydowanie taki luźniejszy niż te nasze cmentarze, w których grób prawie dotyka drugiego grobu. Być może dlatego, że taki jest łatwy dostęp, to ponoć parę lat temu była próba zniszczenia tego pomnika i te białe fugi, które widać na piramidzie, to są ślady po próbie naprawy, bo ktoś próbował włamać się i gdzieś tam albo zniszczyć, albo szukać czegoś cennego być może wewnątrz. A więc tyle z cmentarza. Ten nagrobek pastora Russella jest jednym z dwóch takich miejsc, na których z imienia i nazwiska jest wymieniany pastor Russell. Jednym z dwóch takich miejsc, które jakby wprost świadczą o jego życiu i pracy. Do tego drugiego przejdziemy za chwilę, bowiem chcę Was zabrać i pokazać Wam parę zdjęć z Algeny, czyli z miasta, w którym wychował się pastor i w którym rozpoczął swoją działalność religijną, w którym założył pierwszy zbór, do miasta, w którym powstał pierwszy dom biblijny i no, które nierozerwalnie jest związane z historią działalności pastora Russella. Algeny w tej chwili to jest dzielnica Pittsburgha. W czasach brata Russella ono jeszcze funkcjonowało jako takie oddzielne miasto, które tylko rzeka oddzielała od Pittsburgha. I o ile teraz Pittsburgh to jest takie miasto akademickie, duży ośrodek akademicki, związany ponoć z nowymi technologiami, a więc takie dość nowoczesne miasto, to za czasów pastora to był taki ośrodek przemysłu ciężkiego. Tutaj były huty i pewnie jakiś tam przemysł wydobywczy z tym związany. Ponoć ktoś współczesny pastorowi powiedział, że jeśli piekło istnieje, to pewnie wygląda tak jak właśnie Algeny. W związku z tym, że no, możemy sobie wyobrazić takie miasto przemysłu ciężkiego przed 100 laty, pełne dymu, robotników, być może nie najlepiej opłacanych, mieszkających no, w takich, dajmy na to, średnich warunkach i budynkach. Dziś to wszystko się bardzo zmieniło. To jest ulica Arch Street, ulica, na której od 1889 roku był dom biblijny. Tutaj ze sklepu swojego ojca z tą pracą przeniósł się brat Russell. Ta ulica przez te 100 lat, przeszło 100 lat, no, była ponoć wielokrotnie przebudowywana, w związku z tym już teraz na próżno można tutaj szukać jakichś śladów choćby tego budynku, w którym był pierwszy dom biblijny. Natomiast no, miejsce samo w sobie jest bardzo znaczące i wzruszające i tak z przyjemnością spacerowaliśmy, szukając jakichś śladów budynków, chociażby z tamtego okresu. I na przykład coś, co przypomina trochę remizę strażacką, taki budynek z 1877 roku, a więc z pewnością był świadkiem
wielu wydarzeń, które gdzieś tam są bliskie naszemu sercu i które tutaj miały miejsce. Jakiś inny, który jeszcze się uchował z 1905 roku budynek. Być może to są mury, na których młody Russell kredą wypisywał wersety nawołujące do pokuty. Pamiętacie, jak się czyta głównie książkę Zytka opisującą właśnie biografię brata Russella, no to on wspomina, że takie sytuacje miały miejsce. No więc to są te miejsca, w których te rzeczy się wydarzały. Więc z takim sentymentem, trochę nostalgią oglądaliśmy te budynki i spacerowaliśmy po tych miejscach. Wydawały nam się one ciekawe, interesujące. Natomiast samo miasto to takie chyba przygnębiające. W tej chwili ono jest bardzo skromne, biedne. Te ceglane budynki przywoływały nam jakoś tak skojarzenia z naszym polskim Śląskiem, z takimi robotniczymi kamienicami ceglanymi. No i tak trochę to wygląda. Teraz to jest odświeżone i czyste, więc jakby nie straszy, ale nawet w tej chwili, im odejdzie się dalej od tych głównych dróg, no to te budynki są coraz biedniejsze, coraz skromniejsze, a 100 lat temu, gdy to było miasto takie typowo robotnicze, no to chyba nie był to jakiś specjalnie urokliwy zakątek. I to właśnie jakby to miejsce wybrał Bóg do tego, aby powołać takiego człowieka i rozpocząć tak wielką pracę. A więc świadectwo tego, że to, co w oczach świata jest małe, potrafi Bóg wybrać i wykorzystać do swoich celów. W samym sercu, czy centrum Algany jest taki park i w środku tego parku stoi dość okazała budowla, która z pozoru przypomina kościół, ale tak naprawdę to jest taka sala widowiskowa z biblioteką. I to jest Carnegie Hall. Dla nas miejsce również dość ciekawe i nierozerwalnie związane z działalnością brata Russella, bowiem to w tej hali, czy w tej sali wielokrotnie przemawiał pastor Russell. To tutaj w 1903 roku prowadził tą sześciodniową debatę z pastorem Eatonem, który swój kościół miał tam niedaleko właśnie po drugiej stronie tego parku. I tu jest wejście do tej części takiej widowiskowej, w której jest tam sala, coś chyba około 500 osób ona była w stanie pomieścić. I jakby te dysputy, które brat Russell tutaj toczył, czy z Eatonem, czy różne inne wykłady, no przyciągały wielu słuchaczy, tak że ta sala potrafiła się wypełnić. I ta moja wspomniana przeze mnie dysputa z Eatonem, ona trwała, jak pewnie pamiętacie, 6 dni. Co 2 dni wieczorem wypełniała się sala, aby słuchać argumentów biblijnych. I 18 października w 1903 roku brat Russell dyskutował z Eatonem na temat tego, czy boska łaska i moc, pełna i darmowa, była dostępna dla całego rodzaju ludzkiego od chwili upadku w tym celu, żeby wszyscy, jeśli zechcą, mogli być zbawieni. Taka teza, brat Russell oczywiście ją negował, natomiast Eaton próbował jej bronić. 2 dni później kolejna odsłona ich dyskusji obracała się wokół tematu zmarłych dusz, czy są nieświadome, gdy ich ciała przepływają w grobie. Oczywiście brat Russell przy pomocy Biblii bronił tego poglądu. I kolejne 2 dni później, trzecia część ich debaty dotyczyła tego, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba. My znamy tą naukę i jakby rozumiemy, że jest inaczej. Brat Russell to przy pomocy Biblii negował ten pogląd. I kolejny, czwarta część ich spotkania była poświęcona temu, że tylko święci wieku Ewangelii będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a pozostałe rzesze ludzkości będą zbawione w późniejszym zmartwychwstaniu i dzięki niemu. I takiej nauki biblijnej również wtedy bronił pastor Russell, przemawiając tutaj
w tej sali. I przedostatnia debata, piąta, o tym, iż drugie przyjście Chrystusa poprzedzi tysiąclecie i celem obu jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. I wreszcie 6 listopada 1903 roku w tym miejscu pastor Russell mówił o tym, iż karą za grzech, przestąpienie boskiego prawa, nie będą niesłychane męki i cierpienia wieczne, ale że karą za śmierć jest, za grzech jest śmierć. I takiej tezy bronił, jakby oponując temu, co twierdził Ito. To miejsce na tyle jest związane właśnie z postacią pastora, że przed wejściem do tej hali, do tej sali jest taka tablica pamiątkowa. No, w wielu miejscach widzieliśmy takie tablice poświęcone różnym historycznym postaciom. No i akurat w tym miejscu to jest to drugie, o którym wspomniałem, poza nagrobkiem, miejsce, w którym pastor Russell jest wymieniony z imienia i nazwiska i przywołana jego pamięć i działalność. Poza latami, w których żył i jego nazwiskiem, napis głosi, że pastor Russell w latach 70., w tej chwili to 200 lat wstecz już, założył grupę studentów biblijnych Walgeny, z której powstało Watchtower Bible and Tractate Society. Oficjalnie stało się ono Towarzystwem Świadków Jehowy. Mieszkał w pobliskim domu biblijnym w latach 1894-1909 i przemawiał tutaj w Carnegie Hall. Także taki miły akcent, który trochę wzrusza, że postać pastora w takich publicznych miejscach jest upamiętniona i że jego działalność również przez świeckich historyków została zauważona. Innym takim miejscem, które przykuło naszą uwagę i wydaje mi się, że warte jest podkreślenia czy zwrócenia waszej uwagi w Algeny, jest urząd pocztowy. Powiem, to jest urząd historyczny, który działał już za czasów brata Russella, a jak dobrze wiecie, no to w tym okresie, kiedy właśnie praca towarzystwa była prowadzona tutaj z Algeny, no to stąd były rozsyłane publikacje po całych Stanach i również za granicę Stanów. To w tym okresie, gdy dom biblijny był właśnie przy Arch Street, pastor wydał 6 tomów, Cienie przybytku, no i na bieżąco była wydawana literatura, czasopisma, więc wszystkie te publikacje, one były dystrybuowane przy pomocy czy poprzez ten prawdopodobnie urząd pocztowy. Więc można się domyślać, że bracia byli tutaj chyba najpoważniejszymi klientami i najczęstszymi bywalcami, zważywszy, że to było takie miasto przemysłowe, miasto robotnicze. Więc z pewnością, gdyby te mury mogły mówić, to by nam wiele rzeczy opowiedziały i na pewno są takim niemym świadkiem no, w skali przynajmniej pracy, którą brat Russell tutaj wykonywał. To jest tablica, która właśnie mówi o tym, że jest to historyczna poczta i powstała pod koniec tam XIX wieku. Dzisiaj to jest jakieś muzeum poświęcone dzieciom, więc jakby zupełnie straciło swoje znaczenie. No i ostatnim miejscem w Algeny, które chciałbym wam pokazać, to jest ulica Federal Street. Za czasów brata Russella ten numer 200, który tutaj widać na markizie na roku, to był numer 44 i tutaj mieścił się sklep ojca brata Russella z tą męską pasmanterią czy tam dodatkami. Prawdopodobnie to jest oryginalny budynek, pewnie wielokrotnie jakoś tam odnawiany i może trochę modernizowany, natomiast nigdzie nie spotkałem żadnych zmianek, żeby on był wyburzony i wybudowany na nowo. No więc tym bardziej mając świadomość, że to właśnie w tym miejscu czy w tym sklepie, można powiedzieć, rozpoczęła się historia badaczy, to tutaj, zanim się brat Russell przeniósł tam na Arch Street, były pierwsze biura i to tutaj prowadzono pracę. No to jest to miejsce
symboliczne i no takie dość wzruszające, więc z miłą chęcią chcieliśmy je zobaczyć, odwiedzić i jakoś zobaczyć, jak wygląda, bo wydawało nam się to dość ciekawe. No i to w zasadzie tam w tle widać most nad rzeką Algeny i to właśnie kiedyś była granica pomiędzy Algeny a Pittsburgiem, który rozciągał się po drugiej stronie tej rzeki. Dzisiaj to wszystko jest włączone i można powiedzieć, że jest jednym miastem. No a teraz przenosimy się, już ja staram się patrzeć na zegarek, przenosimy się do Nowego Jorku, na Brooklyn. To już niestety nie jest oryginalny budynek, bo ten oryginalny został zburzony, natomiast to jest budynek na Brooklynie przy Hyde Street, który stoi dokładnie w tym miejscu, w którym stał pierwszy dom biblijny, który w 1908 roku, zresztą rękami Rutherforda, towarzystwo zakupiło na potrzeby domu biblijnego. W 1909 roku, chyba jakoś w styczniu, brat Russell z całym domem biblijnym z Algeny przeniósł się tutaj na Brooklyn i oni tutaj kupili wtedy dwie nieruchomości. Pierwsza stała dokładnie w tym miejscu, w którym widać ten narożny budynek. Tu wcześniej był jakiś budynek kościoła kongregacjonalnego, który się nazywał Plymouth Bethel. No i po jakichś tam adaptacjach, przebudowach brat Russell go wykorzystywał i nazwał go Brooklyn Tabernacle. I to był dom biblijny. Tutaj prowadzono prace misyjne, tutaj były biura. Natomiast oprócz tej nieruchomości zakupiono również drugi budynek, tak zwaną siedzibę Beszera. To był jakiś człowiek, który był związany również z tym kościołem. I ona się prawdopodobnie mieściła po drugiej stronie naprzeciwko. My stojąc tutaj na rogu tego budynku, jak się obrócimy w drugą stronę, ten budynek zresztą stoi bezpośrednio przy moście brooklińskim. Ten mur tutaj, który widać taki szary na środku, to jest podjazd dla samochodów tam z jednego z kierunków właśnie na most brookliński. A tam z tyłu za drzewami widać gmach kwatery Świadków Jehowych. Oni teraz ten budynek już sprzedali, ale przez lata to właśnie tutaj była ta główna ich kwatera. A więc widać, że oba te budynki są w niewielkiej odległości i ten gmach Świadków mieści się przy ulicy Columbia Heights, chyba tak to powinienem wypowiadać. I przy tej samej ulicy również Rutherford razem z tym budynkiem, który oglądaliśmy wcześniej, kupił tą rezydencję Henry'ego Beschera, która była takim budynkiem ceglanym czterokondygnacyjnym. Ten budynek brat Russell wykorzystywał, czy on był wykorzystywany jako takie zaplecze socjalne. To tam były mieszkania, stołówki, kuchnie. Tam mieszkali wszyscy ci bracia i siostry, którzy pracowali w domu biblijnym. A więc mieli oni do dyspozycji te dwie nieruchomości. Ponieważ ta kwatera Świadków, którą teraz tutaj widzimy, ona w tej chwili już jest sprzedana, więc ten napis Watchtower, który kiedyś tam na tym rusztowaniu u góry widniał, został zmieniony i teraz tam jest napis Welcome. Prawdopodobnie ta kwatera Świadków powstała na tej samej działce, na tej samej nieruchomości, która była w posiadaniu towarzystwa jeszcze za czasów brata Russella. Tu jest taki widok z East River, widać, że ten dom biblijny razem z tym domem Bethel, one były w bezpośrednim sąsiedztwie mostu brooklińskiego, który też już za czasów brata Russella istniał i łączył Brooklyn z Manhattanem. Być może to też miało wpływ na wybór miejsca, do którego brat Russell postanowił przenieść dom biblijny. A to jest widok sprzed paru lat, z 16 roku dokładnie, gdy jeszcze ten gmach był w użytkowaniu przez świadków i ten słynny napis strażnica tam na tym rusztowaniu tutaj jeszcze widać. No a to na koniec rzut oka na most brukliński, który też jakby jest z pewnością świadectwem tego, co tutaj się działo, bowiem no, pastor Russell pewnie wielokrotnie go przemierzał,
i korzystał z niego. Dzisiaj panorama z tyłu mostu wygląda tak, natomiast 10 lat przed przeniesieniem tutaj domu biblijnego, no panorama na Manhattan wyglądała trochę inaczej, podobnie jak i ludzie, którzy, czy ubiory ludzi, którzy tutaj spacerowali. To jest już mini braterstwo Filadelfia. Ja zawsze jak myślę o Filadelfii, to mi się przypomina manna moich rodziców, w której w moim postanowieniu, nie, w specjalnym ślubie jest taka wzmianka o modlitwie za braćmi w epifanicznym domu biblijnym we Filadelfii. Moi rodzice, jak byłem dzieckiem, mieli taką starą mannę i tam pamiętam długopisem było wymazane to, że we Filadelfii, no bo dom biblijny już był w Chester Springs. Natomiast w latach 30. Po śmierci pastora, gdy Rutherford tam objął zarządzanie nad domem biblijnym w Brooklynie, no to brat Johnson przeniósł się do Filadelfii i w pierwszych tam teraźniejszych prawdach przewija się co prawda jeszcze jakiś inny adres w Filadelfii, ale to był chyba jakiś taki prywatny dom. Natomiast tutaj w tej kamienicy, w tym segmencie narożnym, no był taki pierwszy dom biblijny. Nomen omen, jest ta kamienica, czy ta nieruchomość położona przy Snyder Avenue, więc tak zbieg okoliczności. W jednej z teraźniejszych prawd można znaleźć takie fotografie właśnie tej kamienicy, łącznie ze zdjęciami pomieszczeń, które jak widać były wykorzystywane od samej góry do samej piwnicy, bo tutaj widać sporo braci, którzy gdzieś tam pracują przy wysyłce i jakieś tam drukowaniu czy pakowaniu literatury. A więc w latach 30. tak to funkcjonowało i tutaj mieściła się kwatera domu biblijnego. Prawdopodobnie zabrakło szybko miejsca, ponieważ ta kamienica nie wygląda na zbyt okazałą i dużą. I jak można znaleźć też w teraźniejszej prawdzie takie zdjęcia, od 1949 roku dom biblijny przeniósł się, w zasadzie jest 500, może 1000 metrów dalej, do takiego budynku, który wygląda już jak kościół i mieścił około 500 osób. Tutaj odbywały się też konwencje. I ten dom biblijny drugi, on był przy skrzyżowaniu 11 ulicy i tej Snyder Avenue, na której był pierwszy dom biblijny. Natomiast ten budynek no, można podziwiać tylko na fotografiach, bowiem on już nie przetrwał do naszych czasów. Skrzyżowanie Snyder Avenue i 11 ulicy nadal jest, natomiast w miejscu, gdzie kiedyś stał, prawdopodobnie jest dzisiaj ta stacja benzynowa, a więc nic ciekawego, co by mogło jakoś tam przykuwać naszą uwagę. No i w 67 chyba siódmym roku, tak, dom biblijny został przeniesiony do Chester Springs, a ponieważ z Filadelfii nad Niagarę droga przebiegała w pobliżu Chester Springs, no więc jakoś nie potrafiliśmy oprzeć się pokusie, żeby również tutaj zajechać i zobaczyć. Choć o ile te wszystkie poprzednie miejsca można było oglądać tak dość anonimowo, bowiem jakby no nie wymagały niczyjego pozwolenia czy dobrej woli, to tutaj musieliśmy zapukać do drzwi i jakby no trochę nas to krępowało, tym bardziej, że jakby ciężar tłumaczenia spadał na moją żonę. Ale zajechaliśmy, ponieważ w miarę szybko, jeszcze wcześniej wyjeżdżaliśmy z Filadelfii, więc przepraszam, nie w tą stronę, zajechaliśmy do Chester Springs. Tak wygląda dom biblijny, czy ten gmach, który w 67 roku za czasów brata Joe'ego został kupiony. Ta część, którą tutaj widzimy, kamienna, to jest taka część główna, najstarsza, która pierwotnie tutaj istniała. Ona chyba z biegiem lat okazała się zbyt mała i tam na końcu widać takie drewniane ściany. To jest część, którą później dobudowano, ponieważ brakowało tutaj braciom biur, no i tam chyba był taki kamienny taras, więc go zabudowano i wybudowano dodatkowe biura.
Naprzeciwko jest taki blaszany magazyn, w którym w tej chwili jest przetrzymywana literatura. Tam na koniec wyjdziemy. My tutaj, ponieważ tam no, w Ameryce nie mają tak specjalnie jakichś płotów, bram, więc wjechaliśmy bezpośrednio tutaj na parking przed ten dom. Stanęliśmy, chyba siostra Virginia, ona ma na imię, nas zobaczyła przez okno, no więc tak byli zaskoczeni, że ktoś im tutaj wjechał. Przedstawiliśmy się, że jesteśmy braćmi z Polski i tam przyjeżdżamy, jesteśmy na wakacjach, więc tak chcielibyśmy zobaczyć dom biblijny. No więc zachęcili nas, żebyśmy sobie pochodzili, pooglądali, a jak obejrzymy z zewnątrz, to zaprosili nas do środka. No więc to są zdjęcia, które robiliśmy podczas obchodu posesji. To jest ta część taka nowsza, dobudowana, tutaj te duże okna, to są wszystko biura i tam u góry jeszcze po obu stronach tego starego głównego budynku również są takie biura na piętrze dobudowane. To jest jeszcze raz ten magazyn z literaturą, widać mniej więcej, jakie to są odległości. Tam po lewej stronie taki wystająca część, to jest sala taneczna, którą potem pokażemy wam w środku, bowiem ten dom nie został budowany na potrzeby domu biblijnego, lecz był od kogoś kupiony. No i w tej chwili on jest tak dosyć fajnie zorganizowany w środku, natomiast akurat to pomieszczenie wzbudziło nasze takie największe zainteresowanie, bo jak na prywatny dom to jest dość nietypowe, więc pytaliśmy, jakie było pierwotne zastosowanie. Tu przy wejściu mają tam braterstwo jakąś taką literaturę, tomy wystawione, ulotki. A to jest, bo jak już obeszliśmy, to nas zaprosili do środka. To jest pokój, sala, w której tam w Chester Springs spotyka się zbór i odbywają się takie cotygodniowe nabożeństwa. My tutaj chyba byliśmy w niedzielę jakoś po południu i pytaliśmy, to na zebraniu tutaj mieli 6 osób, więc ten zborek w tej chwili jest taki maleńki, natomiast sam wystrój tego domu taki dość zaskakujący, powiedziałbym wręcz ekskluzywny, bo wszystko w takich kamieniach, drewnie, bardzo, bardzo ładne i ta sala, w której mają nabożeństwa, ma takie westernowe malunki z końmi na ścianach, więc tak się tutaj odbywają cotygodniowe ich zebrania. Dobrze nam znany plan wieków. A to jest ta sala taneczna, o której wspomniałem. No, wygląda, jakby była przygotowana pod kościół. Jakoś tam ją zaadaptowano, przerobiono tutaj ławki, meble. I tu ponoć jak gdzieś w okolicy czy w Filadelfii były konwencje, no to jeden dzień konwencji odbywał się tutaj w tej sali. Nie wiem, ile tutaj osób może przyjeżdżać na takie konwencje, no ona tam nie jest zbyt wielka, natomiast no tak powiedzmy wystrojem i urządzeniem nawiązuje do takich, na takich miejsc sakralnych. Tu z tyłu jeszcze taki potężny kamienny kominek, no i te drewniane wykończenia, bardzo, bardzo takie estetyczne. To jest jedno z najstarszych biur, bowiem to biuro mieści się jeszcze w tej starej części kamiennej. Ja już nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że jak na tej Brad Leon nas opowiadał, że to jest biuro, które oni nazywają biurem brata Jolego. No i to tak by mogło być, no bo pewnie jak się tutaj przeprowadzono z Filadelfii, no to on zajmował to jedno z pierwszych biur. W tej starszej części. No dzisiaj ono tak wygląda na zupełnie nieużywane. Tu w holu to, na co bym chciał zwrócić waszą uwagę, to jest ta szafka pełna różnych skarbów i pamiątek. Tam u góry jest kapelusz, który ponoć używał brat Johnson, a tutaj na dole maszyna do pisania, której również używał brat Johnson. No więc widać, że bracia w domu biblijnym mają sentyment do pamiątek i takie rzeczy gdzieś tam odkładają i przechowują. Tutaj znowu jest oryginalny akt urodzenia, akt ślubu, którego brat Johnson udzielał braterstwu Golke. Także też tam sobie
leży na półce i jest, świadczy o tych wydarzeniach, które miały miejsce. A to jedna z ciekawszych rzeczy, która również nas tam bardzo zainteresowała. To jest oryginalny projektor, który był używany za czasów brata Russella do wyświetlania slajdów z fotogramy. On jest o tyle ciekawy i jakby no nietypowy na współczesnych czasach, że nie jest to urządzenie elektryczne, tylko w tej czarnej skrzynce tam z tyłu były rozpalane świeczki czy jakieś lampy naftowe i takim naturalnym płomieniem te przeźrocza były oświetlane i w ten sposób obraz był rzucany na ściany. No więc taki projektor z czasów brata Russella tam sobie jeszcze stoi. A tutaj to oparte o ten projektor, to jest jedno z przeźroczy tych oryginalnych, które stanowi część tej kolekcji związanej z fotodramą. To jest biuro chyba brata Leona, jedno z takich używanych, tutaj widzicie jakieś kartki, długopisy, no widać, że jest ono używane i coś tutaj się dzieje, natomiast te pozostałe, po których przeprowadzał, no to takie sterylne, czyściutkie, wysprzątane. Natomiast no, nie robią wrażenia na takie, w których by się tutaj coś działo i które byłyby jakoś tam używane i służyły do pracy. To jest brat Leon, który nas oprowadzał i tutaj u góry po lewej stronie na tym balkonie to jest wejście do ich mieszkania, które tutaj mają w tym domu. Tam chyba ze dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Tam chcieli nas również zaprosić, no ale tak nie czuliśmy się skrępowani, żeby wchodzić do takich ich prywatnych pomieszczeń, no bo tutaj czuliśmy się trochę jak w domu biblijnym, w takiej części bardziej publicznej. Natomiast no, byli tak mili, że chcieli nas tam oprowadzić i też ugościć. To widok na dół, takie dosyć, tak jak mówiłem, no, cały ten dom jest urządzony w takim dość wytwornym stylu i dobrym guście. To jest jedno z biur u góry, tych przybudowanych, tych nowych. Tu dużo jest takiej literatury, którą nam pokazywał brat Leon jeszcze po bracie Johnsonie w różnych językach. Bardzo, bardzo starych książek. To, co przykuło moją uwagę, to tam na drugiej półce od dołu stał pierwszy tom w języku polskim. Natomiast tak wydało mi się to dziwne, bowiem nie było to wydanie pierwszego tomu, które wydał Świecki Ruch Misyjny w Polsce, ale Bracia Wolni. No więc tak uśmiechnąłem się, widząc to, no bo wydawałoby się, że raczej takie bliższe powinno być bratu Leonowi wydanie, które bezpośrednio przez ruch było wykonane. I w tym biurze jest zdjęcie, które wtedy nas zainteresowało, bowiem zdjęcie jest z konwencji we Lwowie, który wtedy był polski w 1933 roku. Tutaj brał udział w tej konwencji brat Johnson. No więc parokrotnie próbowaliśmy zrobić jak najlepszej jakości kopię tego zdjęcia. Natomiast gdy tą prezentację, jak brat Józef wspomniał, pokazywałem w moim zborze, to było dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ to zdjęcie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza takich starszych ode mnie braci, bo okazało się, że wielu z nich rozpoznaje tutaj swoich znajomych czy różne twarze braci, których osobiście znało, więc to takie w zasadzie drugie życie to zdjęcie chyba dostało. Zresztą niektórzy prosili o to, żeby im przesłać, no bo mają tutaj jakichś swoich bliskich, krewnych, których znają i rozpoznają na tej fotografii. Tu jest jeszcze inne zdjęcie, no tutaj już raczej nikogo nie znamy, bo to jest konwencja z 13 roku w Springfield w Stanach. Widać potężny tłum braci. Tu na środku charakterystyczna postać pastora Russella. No ale chyba poza nim trudno będzie tutaj kogokolwiek rozpoznać, natomiast jest to świadectwo no, jakby ogromnego zainteresowania olbrzymiej frekwencji i liczebności tych konwencji, które były organizowane za czasów pastora Russella.
Na koniec wnętrze jeszcze, bo pytali nas, czy chcemy zobaczyć magazyn w środku. No, jak mieliśmy tam chwilę czasu, no w sumie, nie wiem, może z 40 minut, może z godzinę spędziliśmy, no to mówimy, że no tak, chcemy, jak już tu jesteśmy, no to zawsze to jest jakaś ciekawość. No i magazyn pełen literatury. Magazyn jak magazyn, no wrażenie zrobił na mnie osobiście, jako na człowieku, który zawodowo pracuje na magazynach, podobne jak większość pomieszczeń w tym domu biblijnym, no takiego trochę muzeum czy skansenu, no te palety pofoliowane, zabezpieczone, widać, że z dużą starannością i taką pracowitością, natomiast no, nie wygląda to na magazyn, z którego wyjeżdża jakaś literatura i w którym tutaj by się zbyt wiele działo. Raczej tak to jest odstawione i stoi tutaj długie miesiące, mało używane. No ale to taka, powiedzmy, nasza refleksja. Generalnie, pomimo tego, że swoją obecnością zaskoczyliśmy tutaj gospodarzy, to przyjęli nas bardzo serdecznie, oprowadzili i tak jak widzieli nasze zainteresowanie tym, co nam pokazują, to widać, że tak z większą jakąś sympatią i jakieś takie lody zostały przełamane. Zresztą no, ani nie wypytywali nas, z jakiego my jesteśmy zboru, czy jaki mamy tam obecny stosunek do tej sytuacji, która panuje wśród braci, więc tak bardzo, bardzo sympatycznie nas podjęli. No i my sobie tutaj na wakacjach z dziećmi pojechaliśmy do Niagary, a powiedzmy z takich miejsc, które związane są bezpośrednio właśnie z tematyką, którą chciałem Wam przybliżyć, to jest wszystko. Ja mam nadzieję, że wspomnienie tych miejsc będzie tak naprawdę wspomnieniem postaw, wspomnieniem pracy, działalności i pewnych no, głównie postaw tych wybitnych braci, którymi posługiwał się Pan Bóg i będzie taką zachętą w naszym poświęceniu i w naszym postępowaniu. Życzę Wam, mam nadzieję, że nie zanudziłem, błogosławieństwa i umiejętności właśnie w naśladowaniu w dobrych uczynkach tych, którzy mogą być dobrym przykładem i wzorem, tak jak apostoł Paweł pisał, bądźcie naśladowcami moimi, jako mi ja jest naśladowcą Chrystusowym. Więc ci, którzy mogą być dla nas dobrym wzorcem, niech w naśladowaniu drogi Jezusa, niech takimi pozostaną w naszej pamięci. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że udało mi się Was zaciekawić tymi paroma zdjęciami.